Przystępujemy do trzeciego punktu porządku obrad. Wręczenie stypendiów uczniom gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom. I tu bardzo proszę pana zastępcę wójta, pana Jerzego Tkaczyka. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Chciałbym przedstawić protokół z posiedzenia Komisji Stypendialnej z dnia 5 października tego roku, na którym rozpatrzono wnioski złożone przez uczniów gimnazjów, szkół podstawowych, szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Komisja w składzie Jerzy Tkaczyk przewodniczący, Przemysław Brandicki członek komisji, Łukasz Korkas członek komisji i pani Barbara Miękowska członek komisji. W terminie do 15 września tego roku wpłynęło w kategorii gimnazjum 29 wniosków, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych 16 wniosków, w kategorii studenci 9 wniosków. Komisja rozpoczęła kolejno złożone wnioski i proponuje przyznać stypendium naukowe następującym uczniom i studentom, którzy spełniają największą ilość kryteriów określonych regulaminem w paragrafie 4 dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz w paragrafie 2 dla studentów. Gimnazja Oliwia Jaszczur-Nowicka, Gimnazjum Żeliszczewie, miejsce zamieszkania Żeliszczewo. Bardzo bym prosił o wystąpienie na scenę. Weronika Borowicka, Gimnazjum Żeliszczewie, miejsce zamieszkania Żeliszczewo. Pan Laos, Gimnazjum Żeliszczewie, miejsce zamieszkania Widlino. Nikola Peplińska, Gimnazjum Żeliszczewie, miejsce zamieszkania Rykowo Górne. Nikola Sam, Gimnazjum Mrzezinie, miejsce zamieszkania Mrzezino. Lucyna Hinz, Gimnazjum Mrzezinie, miejsce zamieszkania Mrzezino. Nikola Lesner, Gimnazjum Mrzezinie, miejsce zamieszkania Mrzezino. Paulina Szymańska, Gimnazjum w Zarzlubie, miejsce zamieszkania Domatówko. Anna Korb, Niepubliczne Gimnazjum w Pucku, miejsce zamieszkania Żeliszczewo. I Mateusz Piotrowicz, Gimnazjum nr 1 Wejherowo, miejsce zamieszkania Połczyno. Ponadgimnazjalne Paulina Sas, Technikum Żywienia Usług Gastronomicznych w Pucku, miejsce zamieszkania Leśniewo. Paweł Jadko, Liceum Ogólnokształcące w Pucku, miejsce zamieszkania Sterzyno. Barbara Skrzypkowska, Bieszcze Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, miejsce zamieszkania Sterzewo. Michał Wojkę, trzecie liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w Gdyni, miejsce zamieszkania Mała Gdyśnica. Roxana Jocz, pierwsze liceum ogólnokształcące w Wejherowie, miejsce zamieszkania Leśniewo. Studenci Michalena Wojtukiewicz, Uniwersytet Gdański, Wydział Filozoficzny, kierunek Rosjonoznawstwo, miejsce zamieszkania Mrzezino. Agata Barnek, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, kierunek Ekonomia, miejsce zamieszkania Berlina. Agnieszka Piotrowska, Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, kierunek Chemia, miejsce zamieszkania Zimą. Karna Gorienko, Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, kierunek Biznes Chemiczny, miejsce zamieszkania Mrzezino.
Aleksandra Klaus, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, kierunek lekarski, miejsce zamieszkania Wiglina. Nagrodzonych stypendystów, chciałabym podziękować Radzie Gminy Puck z panią przewodniczącą Anną Pomiczyńską na czele, panu wójtowi Tadeuszowi Puszkarczuk, pani dyrektor Barbarze Miłkowskiej, że dostrzegają uczniowski trud, pracę i poświęcenie, a te stypendia są dowodem docenienia naszych osiągnięć. Jednocześnie chcę zapewnić, że otrzymane stypendia traktujemy wszyscy nie tylko jako nagrodę, ale także jako zobowiązanie do dalszej, jeszcze lepszej pracy. Docenienie młodych ludzi, zauważenie po pierwsze, że odzyskują tak dobre wyniki, jest myślę dla nich wielką nobilitacją. Są najlepszymi naszymi młodymi ludźmi, którzy kształcą się, zdobywają wiedzę, żeby w przyszłości tę wiedzę wykorzystać skutecznie w realizacji swoich celów życiowych, ale również celów, które stawia przed nim bądź to gmina, bądź życie społeczno-publiczne. I mam nadzieję, że wy jako młodzi ludzie w przyszłości też będziecie decydować o kształcie polityki gminnej, realizacji zadań i o kształcie gminy w przyszłości. Pogratulować chciałbym rodzicom i opiekunom, którzy są dzisiaj dumni z tego, że osiągnęliście takie dobre wyniki i że jesteście stypendystami gminy Puck. Na pewno duma rozpiera rodziców i na pewno jest to powód do wielkiej dumy. I tutaj też chciałbym podziękować nauczycielom, dyrektorom szkół, którzy swoją pracą umieli zmobilizować tak wielu młodych ludzi do tego, żeby osiągać te wspaniałe wyniki. Bo to nabiera się od samej młodości, od szkoły podstawowej, gimnazjum. Te umiejętności zdobywania wiedzy, uczenia się i chęci poświęcenia się nauce, ale nie tylko, bo też w naszych stypendiach oceniamy życie publiczne, społeczne, zaangażowanie się na rzecz drugiego człowieka i u was te wszystkie aspekty występują. Jeszcze raz gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do waszego sukcesu, a wam szczególnie. Skorzystajcie z tego i cieszcie się dzisiaj, co prawda niewielkim, ale zawsze dodatkiem do swojego możliwości swojego kształcenia. Jeszcze raz gratuluję.